Hej, hej, hej. Dzisiaj znowu się pobawimy w Python, czyli w języku skryptowym. To będzie dosyć prosta, ale uważam nawet przydatna sprawa. Chodzi o to, żeby wyświetlać aktualny czas według własnego formatowania jego podczas odtwarzania animacji. Także żeby już nie przedłużać, także lecimy, lecimy. No dobrze, uruchomijmy sobie naszą animację. No i tak to wygląda. Także mamy te nasze zegarki, które nam pokazują czas albo datę według ustawionego formatu. No może lubkę. Gdzie jest format? Przejdźmy w obiekt. Jeśli obiekt posiada nowo dodaną właściwość, która nazywa się time format, wtedy przechodzi przez nas skrypt. I to praktycznie wszystko. Także możemy sobie to duplikować, robić co chcemy, formatować sobie jak chcemy, tak? Minuta na przykład, tak? Okay. Minuta. I tak tam się wyświetla. No i możemy sobie zrobić jakiś licznik we własnym filmie albo jakkolwiek, cokolwiek według potrzeb. No to jeszcze ten skrypt nam jest potrzebny, tak? Ten skrypt wam udostępnię w opisie może filmu albo dam do pobrania ten cały plik. Także w zasadzie to wszystko. Możemy spróbować dla zabawy uruchomić nowy projekt. Skasujmy to, co mamy. Dodajmy obiekt typu krzywą, typu tekst. Gdzieś ona jest tutaj, tak? To jest krzywa cały czas. Nie musimy nic zmieniać na razie, także musimy przejść tylko w scripting. OK. Załadować nasz plik. Open może tutaj. Gdzie to teraz jest? Wszystko. O Boże. O Boże, gdzieś tu. Okej. W katalogu PY jest sobie ten skrypt. No, uruchamiamy go. No i potrzebujemy tą wartość, tą właściwość danego obiektu, bo jak zobaczysz, teraz nic nie działa. No, nic się nie animuje, ale jeśli przejdziemy tutaj, teraz może lubkę jeszcze raz uruchomię. Tu, teraz Custom Properties, dodamy nową właściwość do tego obiektu, która nazywa się, o, może w ten sposób, tutaj jest taki klucz. Niech to będzie string, bo formatujemy do stringa, no i musimy nadać tej właściwości odpowiednią nazwę, bo po niej będziemy się, bo jej będziemy szukać w całym projekcie naszym i OK. No i mamy jeden, teraz to działa jako text editor. No, cześć. No, ale my chcemy formatować godzinę, także to wam też kleję. To możecie sobie znaleźć w dokumentacji, tak jak formatować w Pythonie. Na przykład godzina, minuta, sekunda, tak? I wpiszmy to, cześć. Jest, dziś jest, teraz jest w zasadzie. Dobra, teraz jest. No i nasz format. No i tak to działa. No i w zasadzie wszystkie inne parametry działają, gdybyśmy się bawili tą czcionką, jakąś ekstruzją, cokolwiek. Różne formaty oczywiście możemy, z różnych formatów skorzystać. Ciekawe, czy tu mam też dostęp do custom, nie, tu nie, z obiektu, ok. W tej chwili, sekunda, tak? Tylko sekundę chcemy. I tak to wygląda, to wszystko. Także... Do widzenia i miłej zabawy z czasem. Bye, bye.